Pan Ignacy ze Żmiącej w gminie Laskowa mieszka sam, w skrajnych warunkach, ale powiedzieć w skrajnych to tak jakby nie powiedzieć nic. Widać, że tutaj dawno nikt nie zaglądał. Ma pan pieniądze jakieś, żeby z czego żyć? No. 20 zł mam, bo kiedyś pracował za to. Ale to jest za mało, kurwa, no. Ile ma pan lat? Nie wiem, kurwa, no. 54 rocznik, kurwa, no. No to 68. To pan do szkoły chodzi, kurwa, no, a ja nie wiem. No widzimy, że coś tutaj pan pali, ale to takie drzewo, to tylko tak średnio opalić tą izbę tu. Interesuje się ktoś w ogóle panem? Nie. Z gminy tutaj nie byli u pana? Nie były. Brat ostatnio był, kurwa, no. Te dziaj, kurwa, to tak poszło, to kurwa troski, jo. A tak to... No. To nikt nie przyjedzie do pana. Kiedy na zewnątrz jest 4 stopnie poniżej zera, to w tym oto drewnianym domku zaledwie 0 stopni. Nasz rozmówca ogrzewa się od tego pieca. Tutaj jest mu po prostu ciepło. Nie prosi o pomoc, ale trudno przejść obojętnie nad losem 68-letniego mężczyzny. Proszę powiedzieć, jak się pan radzi w ogóle? No, tak. Jak widać, no. No kurwa... A jest co w ogóle do zjedzenia? Ma pan co do zjedzenia? No. Pół chleba jest to mam, no i to wszystko, kurwa. No. To straszne warunki tutaj. Po wejściu do domu czuć przykry zapach, wypełnia on całą izbę. Pan Ignacy śpi na tym łóżku, a swoje potrzeby fizjologiczne niestety załatwia do tego plastikowego wiaderka. Proszę powiedzieć, co by panu potrzeba było, jakby ktoś chciał pomóc? Coś do ubrania, coś do jedzenia? Kołdro, kurwa, no. Do mnie po co leżeć, kurwa, no. No i jedzenie jakieś też chyba. No, tak. Jemu samemu bardzo trudno jest się poruszać. Nawet przejście po izbie jest dużym wysiłkiem. O, panie Ignacy, no tu mieszka pan w takich strasznych warunkach. Tak. Nie mogę chodzić, kurwa, no. No a jak kupić jakieś jedzenie albo nie wiem, cokolwiek? Ja się przewrócę 20 razy, kurwa, to... To wyjdą. Pan Ignacy mieszka praktycznie na odludziu. Kiedy sypnie śniegiem, pewnie bardzo trudno będzie tutaj dotrzeć. Dlatego trzeba mu pomóc i to jak najszybciej.